Dziękuję bardzo, panie marszałku, i szef klubu Lewicy Wojciech Olejniczak, bardzo proszę. Tak, szanowni państwo, skończmy z tym spektaklem, który zgotował nam ostatnio i pan prezydent, i pan premier, ale przejdźmy do tych tematów, które dzisiaj są niezwykle ważne dla milionów Polaków. Dzisiaj mogliśmy przeczytać konkretnie w Trybunie o tym, że rząd wycofuje się z kolejnej zapowiedzi. Najpierw miała być ustawa o in vitro i miała być finansowana ta metoda leczenia bezpłodności. Okazało się, że tego nie ma i nie będzie. Miało być właśnie finansowanie i wprowadzenie do edukacji jako obowiązkowego przedmiotu wychowanie seksualne. Okazało się, że Platforma Obywatelska też tylko i wyłącznie to zapowiadała, a jak donosi Trybuna, wycofała się z tego i pani minister Szumilas w imieniu Platformy Obywatelskiej i rządu właśnie ogłosiła, że w polskich szkołach nie będzie wychowania seksualnego. Wyrażamy wielkie zdziwienie i sprzeciw wobec takiej postawy, tym bardziej, że zdecydowana część wyborców Platformy Obywatelskiej, która została uwiedziona w roku 2007, poszła, zagłosowała na Platformę Obywatelską właśnie po tego typu zapowiedziach. Dzisiaj przychodzi czas rozliczeń i widzimy, że również tej zapowiedzi nie ma. Miała być zupełnie inna polityka związana z historią i z tym, co jest zgromadzone w IPN-ie. Dzisiaj widzimy, że większość parlamentarna, którą reprezentuje Platforma Obywatelska, nic nie robi, aby ten stan rzeczy zmienić. Było bardzo wiele zapowiedzi odnośnie Instytutu Pamięci Narodowej i procesu lustracyjnego po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego jeszcze w poprzedniej kadencji. Były zapowiedzi w kampanii wyborczej, że raz na zawsze te sprawy zostaną rozwiązane i nigdy IPN nie będzie używany do gier politycznych i nie będzie miał takich możliwości uprawnień. Okazało się, że mija kolejny miesiąc rządów Platformy Obywatelskiej. Z przykrością to musimy powiedzieć. Jest gorzej nawet niż było za rządów PiS-u. Miała być za to lepsza polityka związana z walką z kryzysem i okazuje się, że to jest temat, który jest gdzieś na uboczu, który jako kolejny bardzo odległy temat jest dyskutowany na Radzie Ministrów i o tym temacie politycy Platformy Obywatelskiej i rządu i również pan prezydent mało mówią. To jest temat, który jest tematem rzeczywiście niestety pobocznym. Brak jednolitej, precyzyjnej strategii związanej z walką z kryzysem, tak jak brak strategii związanej z ochroną ludzi, którzy w związku z kryzysem, który jest dzisiaj w Polsce, w Europie i w świecie, dotyka miliony polskich domów. Miała być lepsza i bardziej przewidywalna polityka zagraniczna. Dzisiaj można stwierdzić, że niestety jest gorzej, jest znacznie gorzej, bo cały proces związany z przygotowaniem i negocjacjami odnośnie nie tylko szczytu NATO, ale też kolejne projekty związane z naszym członkostwem w Unii Europejskiej, poprzez wzajemne kłótnie między prezydentem a premierem, poprzez to, że prowadzony jest właśnie, tak jak powiedział pan marszałek Szmajdziński, spór wewnętrzny, rywalizacja krajowa, psujemy politykę międzynarodową i politykę zagraniczną. I w tym procesie psucia polskiej polityki zagranicznej porówno uczestniczy premier i prezydent, porówno uczestniczy Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. I przychodzi taki moment, kiedy trzeba przedstawić nową strategię polskiej polityki zagranicznej i taką strategię będzie przedstawiał Sojusz Lewicy Demokratycznej i Lewica w Polsce, bo czas rzeczywiście w tym obszarze na poważne zmiany i na poważne propozycje. Nie wiem, czy państwo obserwują to, co dzieje się dzisiaj w świecie, zapewne też śledzą to Polacy i widzimy, że do Polski i odnotowujemy to. Coraz rzadziej przyjeżdżają poważni politycy, mężowie stanów ze świata, ponieważ widząc ten spór między prezydentem a premierem, zniechęcają się. Coraz rzadziej wielcy tego świata mówią o Polsce nie tylko w odniesieniu do zasług historycznych, jakie Polska wniosła w zmiany, które nastąpiły we współczesnym świecie, ale też coraz rzadziej politycy na świecie odnoszą się do Polski w kontekście bieżących wyzwań, które są niezwykle ważne, związane z walką z ociepleniem klimatu, z walką właśnie z kryzysem. Coraz rzadziej Polska zapraszana jest na ważne szczyty,
na ważne spotkania. Przykładem tego jest szczyt G20, gdzie Polska nie brała udziału. Jeżeli ktoś się zastanawia, gdzie jest przyczyna, to najpoważniejsza przyczyna jest właśnie w sporze między PiS-em a Platformą, między premierem a prezydentem. I to jest nasz apel, aby rzeczywiście z tym skończyć, bo tak dalej polskiej polityki zagranicznej prowadzić nie można. I za ten stan odpowiada porówno Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panie przewodniczący i okiem amerykanisty, profesora, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Longi Pastusiak na sprawy międzynarodowej na dwa ostatnie szczyty. Bardzo dziękuję proszę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w związku ze śmiercią profesora Stelmachowskiego, marszałka Senatu pierwszej kadencji, jako marszałek Senatu piątej kadencji, chciałbym zwrócić uwagę i wyrazić szacunek profesorowi Stelmachowskiemu, że ustanowił tak wysokie standardy administrowania, przewodzenia Izbie Wyższej Parlamentu Polskiego. Również wniósł on wielkie zasługi jako wieloletni przewodniczący Wspólnoty Polskiej w programach pomocy dla naszych rodaków, szczególnie dla naszych rodaków na wschodzie. Natomiast jeżeli chodzi o szczyt, to chciałbym zwrócić uwagę państwa, szczyt NATO, na debiut dyplomatyczno-polityczny nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, który okazał się nie tylko kompetentnym, nie tylko dobrze poinformowanym, ale również politykiem z wizją. Przedstawił nam wizję nowego świata na wiele pokoleń do przodu. I zgodnie z zasadą, że słowa uczą, a przykład pociąga, dał również przykłady swojego zaangażowania w poprawę sytuacji międzynarodowej na świecie poprzez redukcję, zapowiedź redukcji zbrojeń strategicznych z Rosją. Ta lipcowa wizyta pewnie doprowadzi do uzgodnienia porozumienia o redukcji głowic nuklearnych z 2500 do gdzieś 1000, może 700, nie wiadomo jeszcze, zobaczymy jak to będzie. Również proszę zwrócić uwagę, że zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą ratyfikować układ o całkowitym wstrzymaniu doświadczeń z bronią jądrową, co w prasie polskiej w ogóle nie znalazło żadnego odbicia. No i jeżeli chodzi o ten smutny problem stosunków między premierem i prezydentem, to powiem, że nie jest to nowe zagadnienie. Problem braku koordynacji polskiej polityki zagranicznej datuje się właściwie od początku lat 90. Przypomnę, że byłem inicjatorem raportu Komisji Spraw Zagranicznych w 1992 roku o braku koordynacji w polskiej polityce zagranicznej, prawda, przyjęty przez Komisję Spraw Zagranicznych, której przewodniczył wówczas pan profesor Geremek. Chcę również zwrócić uwagę, że kilka tygodni temu tutaj pod tym dachem Sejmu właśnie zorganizowaliśmy konferencję taką obywatelską na temat relacji między prezydentem a premierem. Mieliśmy wszyscy nadzieję, że już szczyt tych różnych sporów minął. Okazuje się, że może być gorzej. Niestety w miejsce kohabitacji mamy kohańbę. Dziękujemy państwu serdecznie. Dziękuję bardzo.